Wiecie, dokąd pędzę zimą? Pędzę w góry, a najchętniej w te, które znam z dzieciństwa. Góry Stołowe. Bo urodziłem się i wychowałem w Nowej Rudzie. Śnieg, słońce, lekki mróz, wiatr, wzniesienia i doliny, przestrzeń, widoki. Ech, nie mogę się już doczekać. Zimą odwiedziny u rodziców to żelazny punkt programu. A skoro zastanawiam się nad kupnem samochodu elektrycznego, to muszę sprawdzić, czy on także lubi śnieg, słońce, lekki mróz, wiatr i góry. Wiem, słyszałem. Niektóre opinie o elektryku mrożą krew w żyłach. No ale ja jestem takim typem, co musi sprawdzić wszystko na własnej skórze. Nie to, że tylko opinie w internecie. Taki staromodny ze mnie typ. Zobaczę, czy podołam nowoczesnym technologiom. Ale nigdzie nie ruszam się bez was. Będziecie świadkami upadku lub triumfu. Zabieram was na zimową przejażdżkę. Elektryki mają wiele zalet. Osiągi, niski koszt podróżowania, prostą budowę. To przekłada się na bezawaryjność, no i komfort jazdy. Jeździ się nimi cicho i płynnie, ale ja nie będę siedzieć cicho, gdy słyszę, że z elektrykami jest jeden problem, za to bardzo poważny problem. Chodzi o jazdę zimą. I w ten sposób przeszedłem płynnie do tematu kolejnego odcinka. Jak wygląda zima z elektrykiem? Z górki czy pod górkę? Spakowani? Bo ja tak. Poczytałem, pogadałem ze specami i jadę w odwiedziny do rodziny i na ulubione szlaki górskie wypożyczonym elektrykiem. Zobaczymy, czy nie skończę w rowie przysypany śniegiem na odludziu. No ale nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Więc wziąłem ze sobą zestaw do ładowania samochodu. Głupio by było, jakby się okazało, że tej akurat jednej, jedynej przejściówki, która jest mi niezbędna, nie ma na stacji. A tak na serio, przygotowałem się bardzo dobrze do tej wyprawy. Zacząłem od naładowania samochodu do około 90%. Prawie do pełna, równocześnie zdrowo dla baterii. Tak samo jak komórka. Mam nawyk, żeby ładować telefon na zapas, więc i z ładowaniem elektryka powinno mi się udać. Kolejna ważna sprawa. Zaplanowałem sobie trasę. Mam tu w telefonie popularną aplikację. Wpisuję cel podróży, tak jak w zwykłym GPS-ie. Pyk! I patrzcie, celuję w te pomarańczowe pineski. To stacje szybkiego ładowania, bo chcę się szybko podładować. Tak w pół godzinki. Dla mnie kawka, a dla samochodu prądzik. Ogólnie, jeśli kupujecie elektryka, warto mieć kilka aplikacji mobilnych. To są oprogramowania, które podpowiadają, gdzie w okolicy albo w waszej trasie naładujecie samochód. Na Polskę sprawdzi się kilka ogólnodostępnych, darmowych i intuicyjnie działających aplikacji. Wyczytałem, że pierwszy postój najlepiej wyznaczyć w okolicach naładowania baterii 20-25%. Aplikacja podpowiada mi, że będzie to miejscowość o trudnej nazwie do wymówienia. Jest to Żgów. Mam nadzieję, że ja poprawnie wymawiam, że nie jest to Rzgów. Tak, to będzie Żgów. Kolejną stację mamy we Wrocławiu, a z Wrocławia już pędzimy prosto do Nowej Rudy. Aha, no tak, nie mówiłem wam, że jedziemy do mnie w góry. Jedziemy właśnie do Nowej Rudy, także prosto w trasę i ahoj przygodo. A skoro już wyjechałem szczęśliwie w trasę, to opowiem wam o bardzo ciekawym badaniu, o badaniu elektryków. Norweska Federacja Samochodowa wzięła pod lupę i dokładnie zbadała zasięgi 21 samochodów elektrycznych. Wszystkie auta miały przejechać 3 rodzaje tras. Po mieście, poza miastem i autostradą. A dodatkowo jeszcze górską przełęczą. A samochody, których producenci chwalili się ponad przeciętnymi zasięgami, przejechały przełęcz razy 3. Identyczne trasy w identycznych warunkach pogodowych. Bo tego samego dnia jechały tym samym stylem i z takimi samymi ustawieniami klimatyzacji. Średnia prędkość 110 km na godzinę. Jedno badanie latem, a drugie badanie zimą. Aha, bardzo ważne. W teście zimowym wszystkie elektryki miały włączone ogrzewanie.
to ważne w Norwegii, zresztą nie tylko tam, i parę innych zmiennych. Auta startowały z zimnym silnikiem i układem akumulatorowym, z włączonym trybem podstawowym Eco lub Normal i z aktywną rekuperacją, czyli odzyskiwały energię podczas hamowania. I co się okazało? W skrócie najważniejsze wnioski. O trasie zimowej, bo elektryki latem to duży temat na osobny odcinek. W praktyce okazało się, że faktycznie trzy samochody niestety nie dowiozły założonych zasięgów, ale zabrakło im zaledwie kilka lub kilkanaście kilometrów. Pozostałe przekroczyły swoje limity. Optymistyczne, prawda? Ale z drugiej strony też przeczytałem inne badania. Są to badania amerykańskiego stowarzyszenia samochodowego, które trochę ochłodziły moją miłość i zapał do elektryków, ponieważ używając ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji skracamy zasięg samochodu aż o 41%. I badania te zostały przeprowadzone w temperaturze minus 6-7 stopni. Dzisiaj jadę w trasę elektrykiem, który ma zasięg około 600 km. Oczywiście to jest zasięg podawany w bardzo dogodnych warunkach, przy bardzo dobrej temperaturze zewnętrznej. Teraz mamy około 0,1 stopnia i zasięg spadł do 400 km. Głucho wszędzie, pusto wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Super, oprócz mnie żadnego elektryka. Pusto, zero kolejki. Będzie szybkie ładowanie akumulatorów. A teraz mam pół godziny dla siebie. Dojechałem do stacji według planu. Idę się podładować. Dzisiaj jedziemy trasą, na której nie mamy płatnych odcinków. Natomiast wiem, że na autostradzie A1 i A4 jadąc z elektrykiem też mamy taką możliwość, taki plus, że nie musimy za tą autostradę płacić. Natomiast trochę zazdroszczę naszym sąsiadom z Czech, ponieważ tam wszystkie autostrady są bezpłatne dla pojazdów elektrycznych. Tak, jestem już we Wrocławiu, ale w samochodzie było tak cicho, że realizatorowi się przysnęło, to nie będę go budził. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, ale zanim zaśnie, dopowiem, że w kwestii zasięgów cały czas coś się zmienia. Z generacji na generację samochody elektryczne mają coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i coraz efektywniejsze zużycie energii. A to właśnie od tego zależy zasięg elektryka. No i dojechaliśmy. Czas na szybkie podsumowanie, bo ja mam chyba bardziej rozładowaną baterię niż mój samochód. Wydaje mi się, że elektryk dał radę. Wygląda na to, że dopóki nie mieszkamy na kole podbiegunowym, to możemy nim jechać w trasę, nawet zimową. Oczywiście trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować, zaplanować postoje i ładowania, wziąć wszystkie niezbędne kable do ładowania, dopompować koła, nagrzać samochód jeszcze przed startem. Dla mnie to wszystko jest do ogarnięcia. Ja lubię sobie wszystko zaplanować. Okazuje się, że nowoczesne technologie, takie jak elektryczny napęd, lubi takich staromodnych, poukładanych i zaplanowanych ludzi jak ja. Zrobiłem 445 km w 6 godzin, w tym dwie przerwy na podładowanie sił. Zima, śnieg, mróz, jazda pod górę i z góry w dół. Wygląda na to, że on to lubi.
Nie wiem jednak, czy elektryk jest stworzony z myślą o bardziej spontanicznych ludziach. Takich, którzy coś pomyślą i realizują swój plan w 15 minut. Wątpię, no chyba, że to spontaniczny wypad na weekend do innego miasta. Co wy na to? A już za tydzień kolejny odcinek. Pewnie jesteście ciekawi, w którym mieście teraz się pojawię i jakie podejmę tematy. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Zapraszam na mój kanał. Już za tydzień nowy odcinek.